Kiedy byłam w gimnazjum, doświadczyłam molestowania przez nauczyciela. Nie powiedziałam o tym rodzicom. Myślę, że teraz już jest na to za późno. Wstyd pogłębiał się przez lata, a wtedy mogłoby to dużo zdziałać, choćby uchronić inne potencjalne dziewczyny. Wtedy myślałam, że tak trzeba. Że mnie uczono, trzeba być miłym w szkole i być lubianym przez nauczycieli. Nie chciałam powiedzieć o tym mamie, bo wiem, że powiedziałaby mi, że wyśmiewam, że wymyślam jakieś głupoty. Kiedy moja wieloletnia przyjaciółka zaczęła być w stosunku do mnie oziębła oraz zachowywać się dziwnie, bardzo się od niej oddaliłem. Po roku od całkowitego zerwania kontaktu dowiedziałem się, że przechodziła przez zaawansowaną depresję. To była trudna relacja, wspierać osobę, przy której często nie chce się być. Sama zmagam się ostatnio z depresją i zauważam, że ludzie mniej chętnie spędzają ze mną czas. Karma wraca. To jest najgorsze, kiedy już nawet do przyjaciela nie jesteś w stanie nic powiedzieć, bo tak cię to wykańcza. A przecież tylko jakby rozmawiając z ludźmi można coś z tym zrobić. Zbyt późno powiedziałem rodzicom o mojej orientacji seksualnej, przez co młode i nastoletnie lata mojego życia spędziłem w obawie przed brakiem akceptacji. Każdego wieczoru czułem dziwny strach przed pójściem spać. Teraz wiem, że był to strach przed tym, aby się nie wydać. Prawdę powiedziałem ojcu na jego łożu śmierci. Odpowiedział tylko: jesteś cudem. Przez to, że to jest o tożsamości, co każdy z nas przeżywa samodzielnie i gdzie każdy z nas ma takie rzeczy, które potrzebuje przeżyć, jedne są trudniejsze społecznie, rodzinnie, inne łatwiejsze, ale pewnie dla nas samych są podobnie trudnymi rzeczami, to jedyne, co chcę powiedzieć, to dziękuję. Moim największym błędem było odpuszczenie w sprawach z mamą. Nie umiałam stawić czoła jej chorobie, tylko po prostu odpuściłam. Wolałam się od niej uwolnić, zamiast pomóc. Byłam przekonana, że niedopuszczenie myśli o chorobie ją osłabi, że choroba zniknie, jak nie będę na nią patrzeć. Powinnam być wtedy obecna w 100%. Mama odeszła w samotności. Wiem, że jestem złą córką. Rozmawianie o tym czasem z bliskimi, kiedy dzieją się takie rzeczy, może pomóc. Czasami nie widzimy, że ktoś przeżywa takie rzeczy, a ludzie obok nas przechodzą przez bardzo trudne sprawy, więc tym bardziej, jeśli wiemy, że u kogoś coś się dzieje trudnego, to warto się zatrzymać, zapytać, pogadać, dać trochę siebie, swojego czasu. Sam się tego uczę. To nie jest takie proste, żeby to widzieć w takim szybkim świecie, w jakim żyjemy. Za każdym razem, kiedy żona mówiła mi, że jestem alkoholikiem, uważałem, że przesadza, czepia się, wyolbrzymia. Po całym dniu roboty należało mi się coś od życia. Alkohol w pewnym momencie stał się nieodłącznym elementem mojego życia. Na trzeźwo nie odczuwałem żadnego szczęścia. Po kilku latach walki żona mnie opuściła, ponieważ nie chciałem iść na terapię. Nie chciałem przyznać się przed samym sobą, że mam problem. Twierdziłem, że kilka piwek dziennie to przecież każdy może wypić. Byłem przekonany, że gdybym tylko chciał, mógłbym przestać. Myliłem się. Chcę i nie mogę. Pisząc ten list, też jestem pijany. Zniszczyłem wszystkie relacje, które były dla mnie ważne, bo byłem przekonany, że tylko tak zdobędę czyjąś uwagę. Jako dorosły facet nie potrafię poradzić sobie w dzisiejszym świecie. Nie wierzę, że bycie dobrym się opłaca. Świat nie jest dobry. Powiedziałbym, że bardzo ważne jest to, żeby pracować nad sobą w takim wypadku. Jak już dobrze jest, jak już się o tym wie, jest się po prostu tego świadom, że robi się coś źle i to jest nasza wina, a nie zwalanie winy na kogoś innego.